Morąg, miasto położone 50 km od Olsztyna. Tu rozgrywa się rodzinny dramat państwa Kabli, Jadwigi, jej o 20 lat starszego konkubenta Stanisława i córki Kamili z poprzedniego związku. Sytuacja prezentuje się nieciekawie. Ktoś wyciął las należący do państwa Kabli. Nikt nie może odnaleźć zaginionych pieniędzy. Jak tam Kamila? To w szkole co zrywa? No, wszystko po staremu. Masz chłopaka jakiegoś? No, ma tu pewnie. Ładnie chłopie. O! Pogaduj! Rusną grubą dupę i otwórz biegusiem. Babka przyszła. O! Babka! Jest ta chłopka, ma? Nie ma? Miesiąc czasu? Miesiąc czasu by nie widziała, wstawa już. Pieniędzy jak lodu ma, stary wie, że stary bezrobotny, alkoholik w domu całe życie leży, matka też, wsiup wziął głowę, czy się nie chciała i co, i w sklejce za 500 zł robi, ani, no i jeszcze 16 lat, no mnie urodziła, no i co, dlaczego to jest podobne? Jeszcze mój chłopak, prawda, przystojny, elegancki gangster i go na plus nie chcą zaprosić, no ja nie wiem, co to za różnica, no, ojciec całymi dniami wódkę kleje, babka też. Pada, milionerka, rentka, 500, no tam 600 tak można powiedzieć, bo tam z groszami 500, no ale dobra, 600 można powiedzieć. No i co, pieniądze chcę taki za, jak ja nie wiem, w tym lesie nie byłam, nie wiem o co chodzi w tej sytuacji całej, no. Chory jestem, chodzić nie mogę, żadnego lasu nie wycinałem, no wódkę nie mam, rura mnie smali, ta głupia pindzia, nie chce jej się pracować, siedzi, paznokcie maluje tylko w to. Ja się nie chcę do niczego mieszać, babka, nie wiem, głupia jakaś czy co? Nic w tej sprawie nie mogę poradzić. Jola, jaki ten mój chłopak przystojny, taki romantyczny. Wiesz co ostatnio wymyślił? Taki tekst tak do mnie rzuca. Czy mnie nogi nie bolą? Ja mówię, no podtrzymaj, bo przecież nigdzie nie byliśmy. A on mówi, no cały dzień po głowie. Kamila! Co? Po chleb! Czekaj, ja ci tu dam. Ja ci już 30. Kamila, ja się rozłączam, bo 35, muszę skończyć, dobrze? 40. W ogóle, za robotę byś się wzięła, a nie. Chodzisz i latasz tylko. No dobra, no mogę iść tam. A! Oj, nie pij, mamo. Stary, zobacz, leży księżyc na wierzchu. O, 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 proszę. Jaki bebel. Ja się połóż się na łóżko, chociaż chłopie. Zobacz, biorąc ojca, zobacz! Wolałabym z kotem lepiej! Masz tu lekko ten chleb! Mam ile ten chleb, bo tak nie wiem. 3 złote daj. Ile? 3. No podrożą teraz. Ostatnich grosz! A ma, masz jeszcze. Jeszcze złotówka. Stary, ma coś? Tak. Kurniówkę już rozpił. Dobra. No leć po to. A, jeszcze jedno. Zaraz przyjdę i przyniosę. Pijemy sobie. Go po chleb! Biegiem! I żebym się nie spotykała z tym twoim fanafem. Piwo. Jedno jakieś tanie. I chleb. Też. Ile to wyjdzie? 5 złotych. No to pani chleb odłoży. Samo piwo będzie. Dobra? Co ma pani w tym celu? Dobierz piwo? No.
Jaś, no dobra. To tam kiedyś przyjdę, kupię też, dobra? Widzenia. Drogie te piwo dzisiaj i ten chleb, to naprawdę, ja nie wiem. Sowa! Kierka. Mamo. Co? Babkę widziałam. Babkę? Lizała się z jakimś na mieście. Z kim? Nie wiem, taki brzydki, stary dziad. Patrz, jaka zauza! Ale mi się wydaje, że te pieniądze... No, no, no. On chce od niej wyłudzić, bo taki wiesz... I tu Adidaska, i tutaj Nike miał i... A, ja mu kurwa dam, idę po siekierę. Stachu! Przyjdzie babka, to gadasz, ja też pogadam. I co, to będzie pieniądze skarżała na... I co, kiedy ona przyjdzie teraz? Przyjdzie stara menda. Ale mówisz, że się lizałaś kiedyś, lizała się. Ja to szybko rozwiążę. Stachu, nerwy w konserwy! Stachu ciągle pijany, nic nie robi w domu. Córka się nie uczy, jeszcze ta babka mi wkurwia. Przychodzi tutaj i chce pieniądze za jakiś las. Gdzieś w kudypach. No ja nie wiem, o co się tu w ogóle rozchodzi. To już jest grubsza sprawa i... Przepraszam, ale muszę się napić teraz, bo nie wytrzymuję. Nawet wódki już dobre nie robią, tak? Stachu nic nie pomaga, już naprawdę... Wychodzę sama z siebie i... Chyba muszę skończyć z tym wszystkim w końcu, bo to się robi niezła bardzo... Porządna sprawa. Tak, Stachu, gdzieś tam jesteś?